Ja się w życiu niczego nie boję, więc na pewno jakbym miał zmieniać klub, to tak samo bym się nie bał, tylko musiałaby to być dobra oferta pod względem i sportowym awans i pod względem finansowym, żeby się zdecydować na taką ofertę teraz w styczniu, tak? Bo wiadomo, że po euro mogę rozmawiać w ogóle w innych kategoriach też, więc też to biorę pod uwagę. Grupa menedżerska jest bardzo mocna. Związaliśmy się do końca stycznia, więc wiedzą na czym, więc wiedzą, że muszą pracować, tak? Wiedzą, że 1 lutego ta umowa wygaśnie już i może po prostu nie być w sensie dalszej jakiejś współpracy, tak? Przed podpisaniem tej umowy właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że oni powiedzieli, że coś będzie na 100%. Zobaczymy, no. Ale ja bardzo naprawdę spokojnie, ja się tym nawet nie... Czyli będzie dobra oferta, rozważysz. Nie będzie dobrej, zostajesz. Tak jest. Wiem, że to są bardzo... że to są profesjonaliści, bardzo mocni są, więc jak są mocni, no to z drugiej strony z nim sobie poradzą.